Witam w nowym roku. Generalnie, gdy jedna osoba proponuje jakiś temat filmu, to jest to skazane na niepowodzenie. Ale jeśli temat wyda mi się ciekawy, ważny, to nawet jedna propozycja może zaowocować pojawieniem się filmu. I było pytanie związane z tym, czy można równocześnie ustawiać całe porty w halu. Standardowo ustawiane są pojedyncze piny, tak jak to obrazuje ten fragment programu. Ma to tą wadę, że pin ten ustawiony jest wcześniej niż kolejny, a czasem nam zależy, aby to się działo równocześnie, a nie z opóźnieniami. Zobaczymy, jak ten fragment zadziała. Do analizatora mam podpięte te piny. One należą do jednego portu. Także tu nawet, jak widać, nazwę użyłem portu od LED do pinu podkreślenia D12. No i jaki, zobaczcie, efekt jest. Program działa, no ale pomiędzy ustawieniem jednego a drugiego pinu mija jakiś tam czas. Gdyby to była jakaś większa magistrala, to te czasy się mnożą i może to być niekorzystne. No tu mamy 1,26 mikrosekundy. Warto ten czas zapamiętać. No, trwa to dość długo. I co można z tym zrobić? Przypatrzmy się, jak ta funkcja działa. Zależnie od stanu pinu, wykonywany jest ten lub ten fragment kodu, który ustawia bądź kasuje, zależnie z którego rejestru używamy, to jest do ustawiania i kasowania, a ten jest tylko do kasowania stanu, zerowania stanu pinu. A jak działa tu ustawianie? Otóż gdybyśmy przesunęli o 16 bitów w lewo, to byśmy nie ustawiali, lecz zerowali dany pin. Ale jak sobie tu przeczytacie, to jest napisane, że stan tego pinu, to powinna być inna nazwa, nie pin, a pins. Że nie jeden pin, a wiele pinów. Można wiele pinów równocześnie ustawiać i zerować. No i spróbujmy. Jak widzicie, tu dwa piny są ustawiane, potem kasowane i znowu ustawiane, kasowane, no i to się zamyka w jakąś tam pętlę. Zaraz zobaczymy efekt na analizatorze. Tu zauważcie, że jakbym 10 pinów tak ustawiał, to ostatni byłby ustawiony z opóźnieniem. A przepraszam, tu źle spojrzałem. 680 nanosekund tu mija, więc 10 minut 6,8 mikrosekundy by to trwało. Zobaczcie teraz. Jak widzicie, ustawianie i zerowanie jest równoczesne. Tu te różne przesunięcia to już problem analizatora. Konkretnie to pewnie poziomów, przy których dany pin jest interpretowany jako stan wysoki lub niski.
Generalnie dzieje się to natychmiastowo. Także mamy już jakieś rozwiązanie. Nie do końca jest to rozwiązanie, o które pytał widz, bo zauważcie, że mogę ustawić wiele pinów, mogę zerować wiele pinów, ale gdybym chciał w jednej chwili zerować i ustawiać, czy robić to na całym porcie, to takiej możliwości tu nie mam. Gdybym chciał równocześnie coś ustawić, to najpierw musiałbym wyzerować na przykład wszystkie piny, których używam, a w kolejnej operacji wszystkie ustawić. Wszystkie, które mi interesują do ustawienia, ustawić. Wyzerować powiedzmy jakąś tam udawaną magistralę symulowaną i później ustawić wbrane piny. Ale jak chcemy na całym porcie operować, to już nie są funkcje hala, tylko takie trochę głębsze makra, używane też w LL i się nimi przyjrzymy, tym funkcjom. Tu mamy zapis całego rejestru. Może przejdźmy do tej funkcji Write Register. Jak ona tu wygląda? To jest po prostu makro. Tu mamy makro zeruj, rejestr, czytaj bit, ustaw bit, czytaj bit. To jest bardzo ciekawa funkcja. Spróbuję jej użyć. Ona ustawia nam określone bity i zeruje. No, korzystając powiedzmy z masek. Dzięki temu możemy nie musimy operować na całym rejestrze, tylko na jego części. Część bitów równocześnie ustawić i zerować. Nie próbowałem tej funkcji, więc przejdziemy do tego później. Dosyć istotne, używane często w LL, w halu, atomowe ustawianie bitu, kasowanie bitu. Tu należy wiedzieć, że w przeciwieństwie do AVR-ów jest wiele rejestrów, w których nie da się atomowo operować na bicie. Zresztą w AVR-ze niby tak jest, ale też nie wszędzie i nie do końca. Nawet na słynnych portach wejścia-wyjścia trzeba mieć na uwadze to, że porty o wyższych numerów odstaje się G, już nie pamiętam na pamięć, kiedyś ten temat poruszałem, tam już operacje też nie są atomowe. Nie są robione jednym rozkazem. No i tu też mamy różne takie rejestry, zwłaszcza jakieś, chodzi o bity w jakichś układach peryferyjnych, UART timer, gdzie nie ma atomowych operacji. Jest to robione podobnie jak w AVR-ze, czyli blokowane są wszystkie przerwania, wykonywana jest operacja na bicie, tak jak tu, i przywracane są przerwania. Podobnie na rejestrze można tutaj operować. No to próba. Teraz porównamy sobie. Tu mamy efekt działania poprzedniej funkcji. Zobaczcie, że 745 nanosekund trwa, no powiedzmy, trwa operacja ustawiania, tak w skrócie. No, maksymalną częstotliwość, jaką możemy wygenerować, to jest to 600, no nie, właściwie, no jest to 640 kHz, słabiutko. No to przejdźmy do
do operacji tu. Właściwie to już jest takie, no, bliższe operacji na rejestrach, bo tu podajemy adres rejestru. Tu mógłbym nie podać numeru PIN-u, tylko przypisane te definicje LED D12, podkreślenie D12, też to będzie działać, bo te LED green to jest właśnie to. Ten GPIO czy GPIO 15. No, zobaczymy, jaki efekt. Na oko widać, że się zagęściło. No i tu już wyciągamy 8 MHz. Czas spadł, jak widzicie, do 65 nanosekund operacji tam zapisu bądź odczytu. Czyli jest dużo lepiej, nawet bardzo dobrze. Ale jest jedno ale. W tych operacjach niepotrzebnie zmieniamy stan pinów innych niż te, na których tu operujemy. I w takiej sytuacji trzeba odpowiednio sprzętowo zbudować układ, aby to dobrze działało. A czasem przy małych proskach, gdzie na portach są różne dodatkowe funkcje alternatywne, czy po prostu jest to bardzo upchane, nie możemy tak sobie całego portu wykorzystać, całych 16 bitów. No bo przypominam, że te porty mają 16 bitów, a nie 8 jak w AVR-ze. No i do tego posłuży nam ta funkcja, która się można domyśleć, ona będzie wykonywała się na pewno dłużej, bo jest tu chociaż to jest jedna linijka, to jest jednak kilka operacji już na assemblerze, jest dużo więcej operacji niż takie proste tutaj, czy zerowanie, czy tam kasowanie bitu, ale mała próba. Pierwszy to był rejestr. No i tu mam trochę taki właśnie OTR, to jest wyjściowy. No z pamięci to tak. Chodzi mi o to, czy na pewno na OTR mogę robić tą operację, bo są tu takie rejestry w portach wejścia wyjścia, do których można pisać, a nie można z nich czytać. A tu mamy ewidentnie operację, jak widzicie, i zapisu, i odczytu. Więc nie będę teraz noty katalogowej sprawdzał, tylko spróbuję, jak nie, to pod debugerem się nazwa przypomni. Teraz tak, pierwsze to jest kasowanie, czyli powiedzmy, że pin 6 kasuje. Naturalnie tu można by dać i kolejne jakieś tam piny, a pin 5 w tym samym czasie zeruje. Czyli generalnie to zadziała, no z punktu widzenia tutaj tego, co pokazuje, tak samo jak to, co wyżej, ale nie będzie nam ruszało bitów, których nie chcemy modyfikować. Czyli zmianie będą ulegały tylko piny 5 i 6. Zaraz zobaczymy, jak to zadziała. Znaczy, no nie będzie tak samo, jak to zadziała. O, podobnie jak ta wcześniejsza funkcja, tylko tu równocześnie ustawiałem dwa i kasowałem, a to robię jakby
naprzemiennie. Insert się tu kurna wkliknął przypadkowo. No i gdyśmy sprawdzali stan pozostałych pinów, to one nie są ruszane, czyli pin od 0 do 4 i ponad 7. Natomiast tu w tych operacjach ewidentnie przy tym tu kasowaniu kasujemy cały port. W większości przypadków domyślnie te porty są wyzerowane, więc pozornie wygląda, że wszystko jest ok. Ta na pewno będzie wolniejsza. No i o co tu się burzy? Literki jeszcze tu wcięło. Się tu mi pokaszaniło. Klawiatura numeryczna się włączyła. Z tymi kolorami to mi dobija naprawdę. Kiedyś znalazłem, to nie zapisałem, który, jak ten kolor tam się nazywał i teraz za diabła nie mogę tego znaleźć. Strasznie utrudnia to życie. No to widzimy, jak jakoś tam działa. No, czas operacji jest, jak widać, dużo dłuższy, bo tak naprawdę wykonujemy tam różne ory i tak dalej, endy. Coś za coś. No ale mamy gotowca. Szybciej go się napisać nie da, także myślę, że tu nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo raczej nic tu mądrzejszego nie da się wymyśleć w tym temacie. Później tam jeszcze był komentarz tej osoby, która o to pytała, o odczyt całego rejestru. No to oczywiście tą funkcją. To, co istotne, nie wystarczy wpisanie samej nazwy portu, musimy jeszcze określić rejestr. Jeżeli więc chcemy czytać, to będzie IDR. Zresztą można to sobie podejrzeć bez szukania w dokumentacji, no tylko tam, czy tam są opisy, czasami tam są opisy w debagerze tych rejestrów, co jakaś funkcja robi, ale albo trzeba się domyślać, albo no, sięgnąć do dokumentacji. Weźmiemy porta, właściwie nieważne który, bo aby się dowiedzieć. O, i tu mamy IDR.
przynajmniej mamy tutaj jakąś w sumie podpowiedź, tak? Co to jest? Tam jeszcze było pytanie o zmianę kierunku. Nie wiem, czy tam do końca się zrozumiałem. Tu mamy nasz rejestr wyjściowy. Tak przy okazji mogę wam powiedzieć, że jeśli sobie o tu będziemy klikać, to no kamerki nie ma, ale to może tak, najpierw zeruję, no analizator, to będzie kanał, zdaje się, 12, być może 13, ale popatrzmy, 12 i 13 mają poziom niski, tak? Teraz zmieniam stan. No i no, kanał 13, jak widzicie, zmienił. Teraz może tak zrobię. Proszę, widzicie, że dzieje się to online. No kamerka jest wyłączona, więc tu akurat diodą sobie migam w ten sposób, więc możecie tu sobie wymuszać stany na wyjściach portów. Można sobie w ten sposób zrobić taki prosty tester do jakichś tam na przykład układów scalonych, powiedzmy cyfrowych. Ustawiamy sobie porty w stan wyjścia, program uruchamiamy, gdzieś tam go w menu zatrzymujemy i później możemy sobie pinami tutaj klikać i wymuszać jakieś stany na wyjściach, na wejściach bramek, a na wyjściach podłączyć sobie na przykład LEDy i obserwować, jak dany układ logiczny się zachowuje. Także taki banalny tester, powiedzmy bezpłatny, bo jak płytkę mamy, no to mamy już, więc nie musimy jej kupować. Teraz może pokażę, żeby była jasność. Jeżeli chcemy odczytać stan całego portu, to robimy to tak. To oczywiście, czy to jest port A, B, C i tak dalej, no to wiemy, co odczytujemy. Możemy użyć oczywiście też, tak, w ten sposób. I tu pamiętajcie, że IDR i do zmiennej. No tu pewnie optymalizator się zaraz oburzy, że jest nieużywana. R może to na tyle zoptymalizować, że usunie to wszystko. No ale zasada czytania portu jest, jak widzicie, dosyć prosta. Zapisu no też. Generalnie tak zapisujemy, jeśli chcemy tylko część portu zapisać bez tykania się innych bitów, znaczy ustawić, skasować bez tykania innych bitów, to robimy to tym sposobem, pamiętając, że jest to wolniejsze niż oto tu rozwiązanie, ale co ważne, wykonuje się atomowo, czyli wszystkie te porty, których ile byśmy tu nie napisali, tych pinów dodali, wszystkie będą w tym samym momencie ustawiane, kasowane, zerowane. Myślę, że
rozwiałem tu wszelkie wątpliwości. Jako że porty generalnie są identyczne we wszystkich STM-ach, to to będzie działało. Ten kod jest w pełni przenośny i to zadziała, i gdy używamy HALA i gdy LL, bo te biblioteki wszystkie właśnie z tych funkcji często korzystają. Jak sobie te funkcje obejrzycie tam, to widać, że są wykorzystywane dosyć intensywnie. To tyle na początku roku, temat prosty, można powiedzieć. No, generalnie właściwie też nie spotkałem, żeby gdzieś on był poruszany. I jak widać, czasem jest to problemem, zwłaszcza jak ktoś zaczyna z HALem, nie przejrzy tych bibliotek, nie przeczyta dokumentacji. No powiem szczerze, mnie też by się tych kilku tomów nie chciało czytać. Często dużo szybciej jest po prostu wejść sobie w jakąś funkcję, z jakiej korzystamy, przejrzeć, co tam jeszcze jest. No, gdzieś tam wyczytaliśmy, że jest Wallet PIN i jak sobie wejdziemy tam w tą funkcję, no po pierwsze, no jest ten opis, który mówi, że można ustawić kilka pinów. Druga rzecz, jak przejrzymy kod i wiemy, co robią te rejestry, to też już wiemy, że możemy ustawić kilka pinów czy skasować, ale znajdziemy też inne funkcje, jak tu widzicie. I to co do właśnie zmiany kierunku, to no jest tu to troszeczkę, no powiedzmy, zagmatwane. Ja pomyślę, jak to zrobić, że tak powiem, najprościej. No myślę, że tu nie skorzystamy z HALA, który jak widać tutaj sporo robi, dużo robi, a to tak naprawdę jest zmiana dwóch bitów i zmienia się port z wejścia na wyjście. No, w przeciwieństwie do AVR-a, gdzie jest prosta budowa tych portów, tam się zmienia jeden bit, żeby zmienić kierunek. Tu trzeba zmienić dwa bity w rejestrze chyba MODER, o ile dobrze pamiętam. Ale zrobię o tym osobny film, nie będę tu, że tak powiem, strzelał albo szukał teraz pół godziny rozwiązania najlepszego w danej sytuacji. Także w tym odcinku to wszystko. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapki w górę, subskrypcje, wsparcie. Do usłyszenia.